Witam Was bardzo serdecznie na kolejnej wyprawie. Poszperamy trochę po lesie. Może powyłażą jakieś monety. Zobaczymy, jak będzie. Aha, i mam broń w kieszeni. Bez tej broni nie wchodzę do lasu. Czyli spray na komary. Bo tak gryzą, że jest to niemożliwe. Tak więc zapraszam do oglądania. No powiedzmy, o dziwo, preparat działa. To jest taki teren troszeczkę bagnisty, bo zobaczycie, gdzie będę chodził. Ale już mnie dawno normalnie atakowały. Złożymy sprzęcik, pinpointerka ładowałem chyba od 1,5 miesiąca czasu. Działał, bo działał, ale byłem go naładować. Wiem, jeszcze zapasowe baterie do Rutusa. Tak więc składamy. Wszystko złożone. Trzeba brać się do roboty, do pierwszego dołka. Nie wiem, pierwszy sygnał był dość ciekawy, bo mamy 70, nawet prosty sygnał taki, że mogłoby być coś ciekawego, ale nie wiem co to jest. Nie wiem. Więc idziemy dalej. No, na 100% moneta. No może na 99%. Ale znam Rutusa. 30 by było. Raczej na jakąś monetkę. Ale sprawdzimy to. Daryczkę. To jest moneta, żeby była widoczna. Nie. Podobny. No, mówię na 99%. Nie powiedziałem setki. Jakiś kawałek jakiegoś stopu aluminiowego. No tak na komunę mi to zachodziło. Idziemy dalej. Tak, chodzę sobie. Chodzę sobie tutaj, nie chciałem się daleko, bo miałem iść do krzywej. Cześć. Jakieś sygnały. Tylko nie mogę tego wykopać, bo pierścień wiodący. O, łuska z pepeszki. Widzimy, tu mamy lepszy sygnał, plus 75, ale też taki nieprosty, no wykopię. Jak sobie widzicie kapego pokażę, jak nie to nie. Takie coś. Idziemy do słońca, gdzie lepiej widać. Takie coś. Nie wiadomo co to jest. Taki zawór, to jest gwint. Jakaś taka kula. Tak to wygląda. Jak wiecie, to napiszcie. Jest jakaś monetka. Malutka. Nie wiadomo jaka. Ale jest ona w tym miejscu, gdzie znalazłem 6 pensów. Nie wiem. Czy to jest jeden grosz międzywojenny, ale mi się wydaje, że też część porfometki tu znalazłem. I to było tutaj. Jeszcze tu dokładnie ten teren przeszukam. Ale to będzie jeden grosz międzywojenny. Tak, to jest jeden grosz międzywojenny. Szukamy dalej. Zaś mamy jakąś monetę. Dokładnie widzicie te butelki. To te 6 pensów znalazłem, ale to chyba współczesną. No, mamy współczesną, mamy tu wszystkie rodzaje monet. 2 grosze współczesne.
Sygnał 62. 60-71. Zobaczymy, co to jest. No powiem wam, pomaga. Nie gryzą komary. Nie powiem, że nie na 100%, bo czasem tam jakiś jeden ubóz zręgoli. Ja nie wiem, czy mamy coś wykopane. Nie, dobra, wykopię. Pokażę, bo coś tu jest. Spłaszczony polmos, dlatego był sygnał. Około 70 do następnego. O, jakaś moneta, jakaś sygnał 17, współczesne 20 groszy. O, zapowiadało się ciekawie. No pytanie, śmiertelnik, podobny sygnał, ale to jest taki kawał blaszki. Idziemy dalej. No co to tak na wierzchu leży? Jakiś płyn. Powiem wam, na komary to działa. Nie działa na te kurde takie fruwające. Mogą jakieś sarnie, coś tam, patrzcie, coś tu pływa. Idziemy dalej. No teraz chodzimy po takim lesie, nawet spoko. Zero sygnałów, nawet może dobrze, może jak będzie jakiś sygnał, będzie coś konkretnego. No to nic konkretnego. Dobra. Będzie coś, to pokażę. Jakieś blachy. O, to chyba z pieca kaflowego. No nic. Idziemy wyżej. Takie coś z bagna, nie czyszczę tego, nie wiem, co to jest. Nie chcę wiedzieć. Takie ciekawe znalezisko. Sorry, bo komary już mnie nie gryzą, ale te kurde pseudokleszcze. Coś po niemiecku, jakiś napis niemieckie. Nie wiem, taki kawałeczek. Jak widzicie, nie? Dobra, idziemy dalej. Wiem, takie coś głęboko było. No, chyba to nic ciekawego. Patrzcie, się impreza musiała być. Kufelek. Sobie leży. Będziemy kończyć, no. O malutku. Tak więc kończymy dzisiejszą wyprawę, no nic takiego fajnego nie wyszło. Ale i tak wyprawa jest wyprawą. Powiem wam, no mam ten preparat. To działa może tak na jakieś do pół godziny i trzeba się psikać, głowę i w ogóle ręce, wszystko, ale to też troszeczkę nie jest za bardzo przyjemne. Jak pot później spływa do oczu z tym preparatem, to strasznie w oczy szczypie. No i po drugie zaś to przywabia te, nie wiem jak się to nazywa, ale to wygląda jak kleszcz, tylko te sarnie jakieś tam, ktoś mi tam kiedyś pisał w komentarzach, jak się to nazywa, i to właśnie przywabia, i miałem całe ręce tego czarne, do uszu wchodziły. Powiem wam, jest, nie wiem, ten sezon jest masakryczny jak o te robale. A też nie można się wypsikać, tym cały zużyć na siebie, bo to też są po prostu chemikalia, chemia, no ale jakoś sobie damy radę. Pochodziliśmy, no coś tam wyszło. Cieszę się z tego. Tak więc
Będziemy się żegnać. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. A jeśli jesteś nowym widzem przypadkowym, bardzo bym prosił, możesz pozostawić subskrypcję, jeśli tylko chcesz. No i tak, wracamy do domu. Trzeba się ogarnąć. Trzeba filmik wrzucić, przerobić, wrzucić. No i jeszcze. Tak więc trzymajcie się, hej. Do następnego, do zobaczenia.